Dobry wieczór. Kłaniamy się ponownie z Grodziska Wielkopolskiego na konferencji prasowej po meczu Warty Poznań z Jagiellonią Białystok. Witam obrońcę Zielonych Dawida Szymonowicza. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I poproszę o podsumowanie meczu, a potem przejdziemy do pytań. Chciałbym zacząć od tego, że z mojej strony wielkie gratulacje dla całego zespołu i sztabu trenerskiego za to, jak ten mecz dzisiaj wyglądał, za to, jak potrafiliśmy zneutralizować atuty Jagiellonii. No i przede wszystkim z wyniku. Myślę, że jeżeli chodzi o pierwszą połowę, to przynajmniej tak z boiska to wyglądało, że był to fragment gry, w którym dosyć mocno zdominowaliśmy Jagiellonię. Jedyne, co może martwić w tym fragmencie, to to, że nie jesteśmy w stanie udokumentować naszego dobrego fragmentu z zdobytą bramką. No i w szatni powiedzieliśmy sobie tak naprawdę, że bardzo dobrze wyglądamy, musimy być tylko uważniej, bo Jagiellonia jest bardzo groźna w przejściu z obrony do ataku i jeszcze bardziej zaangażować się w grę ofensywną, żeby po prostu zdobywać bramki i ten mecz wygrać. Dziękuję bardzo. To teraz oddaję głos Państwu. Proszę bardzo. Witam, Radosław Wawrański, po prostu o futbolu. Ja mam pytanie o tę serię Warty Poznań na domowym stadionie, która dzisiaj została przerwana. Czy w Waszych głowach tkwiło to trochę, że nie wygraliście tutaj od 10 kwietnia, 188 dni bez wygranej na stadionie w Grodzisku i czy dzisiaj po tej wygranej spadł nam taki kamień z serca? Na pewno tak, ma Pan rację, że gdzieś tam bardzo doskwierało nam to, że nie jesteśmy w stanie wygrywać na swoim stadionie. Też brakowało punktów przede wszystkim, które tutaj potraciliśmy. Ja myślę, że jest to jeden z pozytywów tego wieczoru, ale myślę, że nie tylko to jest pozytywem tego. Na przykład kolejnym pozytywem jest to, jest postawa naszego drugiego bramkarza, Jędrka Grobelnego, który ciężko pracował na treningach. Wspierał pierwszego bramkarza Adriana Lisa. Dzisiaj dostał swoją szansę i pokazał, że jest gotowy. Za to chciałem tutaj z tego miejsca bardzo, bardzo pochwalić, bo udowodnił swoją przydatność do tej drużyny w dniu dzisiejszym. Okay. Jeśli nie ma więcej pytań, to dziękujemy Państwu. Dziękuję.